Cześć kochani! Cześć! Jestem tutaj dzisiaj z Lili i będziemy na urodziny Róży robić malutkiego jeża z masy plastycznej. Taki jeż będzie dekoracją tortu, bo Róża wymyśliła sobie tort truskawkowy z jeżem. I co? Mama zapowiedziała, dobrze kochanie, zrobię. Dlatego też dzisiaj robimy. No i zobaczymy, co nam z tego wyjdzie. Mamy tutaj takie podstawowe trzy masy, czyli troszeczkę czarnego, ciemny brązowy i taki jasny, no niestety. Zamawiałam przez internet, myślałam, że one będą takie trochę bardziej matowe. Nie wiem, czy ten jeż będzie fajnie wyglądał, no ale zobaczymy. Słoneczko nam tutaj dzisiaj dogrzewa. Pierwsze, co robimy, to robimy tułów naszego jeża, czyli taką najtrudniejszą w sumie część. Przygotowałam taką głowę. Do tego zrobimy brzuszek. Może trochę go jeszcze tak spłaszczę, się tak wyrażę. No i teraz przydałyby się rączki. Teraz musimy je przykleić do naszego jeża. Dobrze by było, żeby nasz jeż miał też paluszki. Ja tu sobie tym razem zakupiłam takie akcesoria. Teraz wykonajemy nóżki. Żeby wykonać nóżki, potrzebujemy dwie kulki, które zaraz będziemy spłaszczać. Więc mamy dwa kawałki. Robimy z tego kulki. Mamy dwie kulki. Musimy je rozpłaszczyć. I narysować u nich takie oto paluszki. Następnie w środku tutaj jeszcze zrobimy takie dwie małe kuleczki. Liluś, rób jedną, ja będę robić drugą. Jednak zmieniłam oświetlenie. Stwierdziłam, że będziecie lepiej widzieć kuleczki. Rozpłaszczamy i przyczepiamy je. Tutaj do nóżek. Dobra. Czas na chyba najważniejszą część u jeża, czyli nasze. Co? Igiełki, kolce. Tak. A kolce zrobimy tak. Sobie tutaj trochę rozpłaszczymy taki duży kawałek. Powinno się to zrobić wałkiem, ale mój wałek niestety padł, umarł. Muszę kupić nowy. Został rozwalony na trzy części. No nic, jakoś mam nadzieję, że mi się uda. I teraz będziemy robić tak. Będziemy odkrajać po kawałku takie trójkąciki. Musiałam przerwać nagrywanie, bo jednak budowa tego jeża, ten tułów mi się wyjątkowo nie podobał, więc zrobiłam nowy. Mam nadzieję, że ten Wam się bardziej też podoba. Kleiłam z powrotem te wszystkie elementy. W tej łapce będzie jeszcze tutaj kwiatek, więc ona będzie jeszcze do odklejenia. No i teraz zacznijmy przyklejać tutaj te nasze kolce. Ja się tak zastanawiam, ale te kolce wydaje mi się, że takie trochę. Jeszcze zobaczymy. No, jakoś chyba będziemy tak przyklejać. Kolce gotowe. I jedyne, co mogę Wam doradzić, to żeby te kolce nie były za duże, żeby się dobrze kleiły. Ja, zobaczcie, ich zrobiłam tutaj, Wam już pokazuję. Tych kolców dosyć sporo.
Można jeszcze trochę nawet dorobić. Może jeszcze trochę dorobimy, żeby było to takie bardziej jeszcze napakowane tymi kolcami. Ale mi się wydaje, że już wszyscy widzą, że to jesz. Teraz czas na oczy. Tak jak Lili mi powiedziała, że brakuje jeszcze oczu i oczywiście nosa. Potrzebujemy do oczu kuleczki. Czarne tym razem kuleczki. No i co? Wkładamy sobie oczy. O, chyba jedno oko jest za duże. Dobra, trochę zmniejszymy. Mamy oczy. Rzęsy zrobimy również z takiego czarnego. Przepraszam, brwi. Co ja gadam? Potrzebujemy oczywiście zrobić jeszcze nos. Nos również robimy z czarnego i to też będzie po prostu taka kulka. O, mamy kulkę. Robimy z niej oczywiście płaski nosek. O, teraz zostały nam jeszcze usta. Usta po prostu wykonam tutaj robiąc tylko takie wgłębienie. I to już od Was zależy, czy chcecie, żeby jeż był uśmiechnięty, czy smutny. Ja zrobiłam takiego bardziej jeża wesołego. Mój jeż jest gotowy. Pokażę go Wam z bliska. Wleciały tutaj już trzy nowe masy z zielonej. Będziemy robić zaraz łodygę do naszego kwiatka. Natomiast z różowej zaraz zrobimy płatki. Ja mam takie narzędzie do robienia kwiatków i mam nadzieję, że uda mi się tym te kwiatki zrobić. Natomiast ten kwiatek zrobić, tylko muszę najpierw troszeczkę naszą masę pomiziać i poduźdać. I już jestem gotowa do tego, żeby tego kwiatka zrobić. I zobaczmy. Wyszedł nam kwiatek. O, zobaczcie, do tego jeszcze zrobimy, przylepimy taki żółty środek. Super. Spróbujmy. Tak się zastanawiam, która ta rączka, chyba ta. Zobaczymy. O! I gotowe. Uroczy jeż dla Pani Róży. Dzięki za oglądanie tego odcinka. Pa, pa.